Każda kobieta nosi w sobie takie emocje, z którymi nie chce się już więcej zmagać. Ból, cierpienie, rozpacz. Być może kiedyś dokonała aborcji, albo w pierwszym roku swojego małżeństwa zdradziła męża. Przespała się z jakimś chłopakiem po pijaku. Ktoś kiedyś może powiedział jej, że jest gruba. Co można z tym zrobić? Autorka książki Wewnętrzna burza, która wygląda w ten sposób, mówi tak. Weź karteczkę. Znajdź sobie chwilkę spokoju i jakieś ustronne miejsce. Napisz na karteczce to, co Ciebie boli. Nie poprawiaj, nie redaguj, bo to jest bez sensu. Zanieś to pod krzyż. Czy to będzie w jakiejś przydrożnej kapliczce, czy to będzie w domu, czy to będzie w jakimś kościele. Nieważne, ale to zrób. Dlaczego tak? Może dlatego, żeby przyznać w końcu, że sama sobie ze wszystkimi problemami nie poradzisz. Albo dlatego, ponieważ Jezus nie patrzy na Ciebie przez pryzmat Twojego połamanego życia. Dla Niego nie każda porażka jest porażką. On patrzy na Ciebie w ten sposób, kim byłabyś, gdybyś pozwoliła Duchowi Świętemu w sobie działać. Przeczytaj tę książkę, daj sobie szansę. Naprawdę warto.